Więc tak, tutaj są moje pędzle, włożyłam je w takie no, w pojemniczek do świeczki. I tak sobie tutaj stoją. I tutaj mam na razie mały arsenał tych pędzli, bo mam pędzel z Iwonu, tu mam z Usmana jeden, tutaj mam pędzel z Vipery, tutaj mam kolejny z Iwonu, ten jest w ogóle super, sobie chyba drugi taki zamówię, tutaj mam kuleczkowy z Inglota 80 HP, więc tak, tak to wygląda. I tutaj tak, tu jest paletka z Sephory, o której Jojka. O. I to jest taki mowelowy, brązowy i czarny z drobinkami. Dobra, tutaj jest fiolety, trójka z Inglota też, jasny róż, kremowy i fiolet, ciemniejszy. O nich już mówiłam i tutaj jest ta trzecia paletka, no, o której też już wspominałam, więc one sobie tutaj tak u mnie leżą. Poczekajcie, poukładam, żeby nie było. Tak sobie to tutaj wszystko fajnie leży. Tu mam moje perfumiki, tu mam takie perfumiki, ostatnio zakochałam się w nich, kupiłam u nas w sklepie z pierdółkami, słuchajcie, to są podróbki perfumów oryginalnych, tu jest 10 ml za 2 zł i na przykład to jest Coco Chanel, więc bardzo się w nich, po prostu się w nich zakochałam i za te 2 zł to sobie kupiłam aż 4. Tutaj mam jakąś gąbeczkę, ona tu powinna być. Tu mam puder z Vibo, którego w ogóle nie używam, bo on mi się rozkruszył i tutaj tylko tak leży, bo tak to tu był tu. Tu jest też jakiś perfum. Dobra. I teraz przejdziemy tutaj do dolnej półki. To może po odsłonie, żeby pokazać. Tu znalazłam sobie fajne rozwiązanie, słuchajcie, na podpaski, na waciki, na wkładki higieniczne, na no, do demakijażu, na te chusteczki. Włożyłam to sobie w pudełko po cukierkach na święta, słuchajcie, i bardzo fajnie to się sprawuje. Nic mi się nie brudzi, nie pałęta nigdzie. Można fajnie otworzyć, więc to sobie stoi tutaj. Tutaj są patyczki do uszu, muszę je tu przyłożyć. Tu są do włosów pałki. Tu są moja szczotka i mój grzebień. Tu jest szampon. Tutaj są waciki bezpyłowe do paznokci, tu mam farbę, sobie kupiłam, będę włosy farbować, słuchajcie, bo idę na wesele. Sorry, ale mam trochę katę. I tutaj są, w tym koszyczku są wszystkie rzeczy do paznokci, które sobie ostatnio zakupiłam, słuchajcie. Bo mam zamiar się nauczyć robić tipsy i kupuję sobie sukcesywnie dość.